Rozmowa dnia. A z nami jest Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z ramienia ruchu Kukiz 15. Witam panie marszałku, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie dziś w Sejmie uchwała upamiętniająca wydarzenia z marca 68 roku? Będzie. A będzie wielka kłótnia o to, co ma się w niej znaleźć? Nie, nie. Poszło to dosyć sprawnie. Na komisji został przyjęty projekt, który ma być przyjęty przez cały Sejm przez aklamację. I w tym projekcie jest mowa o tym, że to nie Polacy, tylko komuniści wyrzucali Żydów w 68 roku z Polski? Panie redaktorze, szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem, bo z naszej strony zajmował się tym profesor Józef Brynkus w komisji. A ja czasami jestem trochę zmęczony tymi kłótniami o historię. Za dużo tego niepotrzebnie przykrywa to, czym się powinien Sejm zajmować i rząd, czyli troską o kieszenie Polaków, o tym, żeby Polacy mieli więcej w kieszeniach, żeby państwo im mniej zabierało i nie marnowało tych pieniędzy. No ja dopytuję, dlatego że Senat uzależnia swoją decyzję w sprawie własnej uchwały od tego, co wydarzy się dzisiaj w Sejmie. Senat jest instytucją niepotrzebną, panie redaktorze. A to już też kiedyś od pana usłyszałem, ale to a propos oszczędzania... A pan tak nie uważa? No, można dyskutować na różne tematy. Ja na przykład uważam, że druga tura w wyborach samorządowych jest niepotrzebna, że powinniśmy wybierać prezydentów miast w pierwszej turze i bez progu 50%. Kto wygra w pierwszej, ten rządzi. To zmienia pan zupełnie temat. Ja mówię o Senacie jako izbie sypialnej. Nie, to pan mówi o rozmaitych pomysłach, które różni ludzie, dziennikarze i politycy ja mają na zmiany w polityce. Ja mówię o oszczędnościach dla obywateli. No, tak? Jakby zlikwidować drugą turę w wyborach samorządowych, to też by były oszczędności. No, ale wybory to jest kwestia decyzji obywateli, kto będzie wydawał ich pieniądze. To jest bardzo istotny element demokracji. Tak? Pieniądze wydajemy między innymi na wynagrodzenia dla ministrów, wiceministrów, na nagrody też. No i premier Mateusz Morawiecki zapowiada, będzie mniej wiceministrów o 1/4, a nagród dla ministrów nie będzie w ogóle. To chyba się powinno panu podobać w takim razie. Likwidacja nagród nam się podoba, dlatego że my nawet złożyliśmy taki projekt tydzień temu, likwidujący tak zwany fundusz nagród dla ministrów, dlatego że za pomocą tego funduszu cały zeszły rok było obchodzone prawo o wynagrodzeniach dla członków Rady Ministrów, którzy przyznawali sobie co miesiąc od 5,5 tysiąca do 7 tysięcy dodatku do pensji. To jest zachowanie nieetyczne. Uważam, że ministrowie wszyscy powinni te nagrody zwrócić. Zresztą wczoraj pan premier zachował się właściwie. On powiedział, że przekazał swoją tak zwaną nagrodę na cele charytatywne. Czekamy, jak zachowają się inni ministrowie. Rozumiem, że wzywa ich pan do tego, żeby postąpili podobnie. Tak, tylko że wolałbym, żeby zwrócili do budżetu, bo to są pieniądze obywateli. Natomiast no, dobrze, że taki gest pan premier wykonał. Mam nadzieję, że jego podwładni zachowają się podobnie. No dobrze, ale gdzie jest granica między populizmem a troską o pieniądze? Słuszną troską o to, żeby państwo było wydajne, oszczędne, no bo jednak komentatorzy bardzo często zgadzają się co do tego, że akurat wiceministrowie, to zaraz, żeby nie było, że dziecko z kąpielą wylejemy, akurat wiceministrowie, szczególnie ci, którzy ważnymi departamentami się zajmują, to są z reguły ci ludzie, którzy mają najwięcej pracy i to takiej bardzo ciężkiej pracy związanej z bardzo poważnymi, niekiedy prawnymi, gospodarczymi kwestiami. Ich wynagrodzenia są dużo niższe niż specjalistów na wolnym rynku zajmujących się tymi samymi sprawami. A chcielibyśmy chyba jednak, żeby dla rządu pracowali najlepsi, żeby pracowali najlepiej. To jak z tego wyjść? No chcielibyśmy, natomiast no, bardzo ważny jest też kierunek polityczny, prawda? Czy rząd będzie się troszczył o kieszenie obywateli? Czy będzie realizował takie obietnice jak obniżenie na przykład składek ZUS wykańczających drobnych przedsiębiorców? W ciągu 10 lat wzrosły z 750 zł do 1230 zł miesięcznie w tym momencie. Od 2 lat słyszymy zapowiedzi, że to zostanie zredukowane, nic się nie dzieje. No tak? Ale ja pytam o to, ile powinni zarabiać ministrowie, a pan skręca na składki ZUS. No, to ile powinni panie zarabiać redaktorze, ministrowie? Ale nie widzi pan tutaj związku? To znaczy, to jest kwestia kryteriów, tak? Jeżeli mielibyśmy jasne kryteria, za co się wynagradza lepiej wysokich urzędników, to wtedy ja bardzo chętnie będę rozmawiał. Zgadzam się z panem, że często ciężko znaleźć dobrych wiceministrów, bo mało zarabiają. Natomiast taki projekt podwyższający ich wynagrodzenia zablokowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. A posłowie powinni więcej, mniej zarabiać? Posłowie, senatorowie to w ogóle rozumiem, nie, bo powinni posłowie trzeba zlikwidować. Posłowie nie powinni zarabiać więcej. Ja obserwuję na co dzień to, co się dzieje w Sejmie. Naprawdę jakby ten poziom debaty publicznej coraz bardziej spada. Dzisiaj będą kolejne
awantury. To może powinno być mniej posłów, bo takie pomysły też się pojawiają w przestrzeni publicznej. Fakt parę dni temu wzywał do tego, żeby nie tylko obniżyć pensję, ale też, żeby o połowę na przykład zmniejszyć liczbę posłów. Ja pamiętam, jak jeszcze dawno, dawno temu też się pojawiały takie pomysły, jeszcze w latach 90., żeby w ogóle na przykład było tylko 100 posłów wybieranych w 50 okręgach. Panie redaktorze, to nie jest kwestia liczby, to jest kwestia sposobu wybierania posłów. Dlatego, że w tym momencie posłowie są w dużym stopniu, ci partyjni, bezwolnymi marionetkami swojego szefa. Oni głosują na rozkaz, prawda? Mamy w tym momencie 4 kluby w Sejmie, które głosują jak jeden mąż, tak jak postanowi ich kierownictwo. No nie zawsze no głosują na rozkaz, bo to... na przykład w sprawie immunitetu senatora Koguta nie głosowali. A, tak czyli jeżeli chodzi o własne interesy, to wtedy, prawda, odzywa się Solidarność. My chcemy zlikwidować, ograniczyć przywileje władzy, przywileje poselskie, między innymi chcemy znieść immunitet formalny, liczymy tutaj na poparcie. Ile podpisów jest pod tym wnioskiem o zniesienie immunitetu, bo to już parę tygodni minęło. No i... nie mamy jeszcze 92 tyle, ile jest wymagane do zmiany konstytucji. A ile macie? 50, 60? To szczerze mówiąc, to Łukasz Rzepecki, nasz poseł, który został wyrzucony za głosowanie zgodnie z sumieniem z Prawa i Sprawiedliwości, zbiera. A z kolei ci, którzy odeszli z klubu Kukiz, teraz będą podobno iść w wyborach samorządowych razem z Prawem i Sprawiedliwością. Tak Kornel Morawiecki zapowiada, że w wyborach samorządowych wspólnie z PiS. No, panie redaktorze, no jest dużo folkloru na polskiej scenie politycznej. Taka wymiana jest, jedni odchodzą do was, inni a jedni dają się kupić, prawda, no, tak. Partii władzy, która ma wszystko. No. A likwidacja gabinetów politycznych? No, złożyliśmy wczoraj taki projekt po raz kolejny. To jest projekt, który Prawo i Sprawiedliwość złożyło w 2012 roku. Natomiast no, wie pan, gabinety polityczne to są takie miejsca, w których zatrudnia się młodych ludzi, często bez żadnego doświadczenia, po to, żeby tam nosili teczki za politykami i uczyli się tej polityki partyjnej. Zupełnie niepotrzebnym, jesteśmy za ograniczeniem administracji i chcemy tym projektem pomóc premierowi Morawieckiemu. Czyli mówimy, sprawdzam. Jeżeli pan premier rzeczywiście chce ograniczyć administrację, to może skorzystać, zapraszamy z naszego projektu złożonego w Sejmie. No, pan premier też mówił o tym, że będzie ograniczone wydawanie kart służbowych, w wielu przypadkach zlikwidowane będą te karty, to przypominam sobie też, ja, to była jedna z obietnic, pamiętam Prawa i Sprawiedliwości. Nie, i Donalda Tuska, to samo wszyscy mówią od lat, prawda, że ograniczymy administrację. Donald Tusk 2 razy chciał ciąć o 10%. Potem publicznie przyznawał, że przegrał z administracją, tak mówił, że nie daliśmy rady. I podejrzewam, że premier Morawiecki też przegra, ale trzymam za niego kciuki, naprawdę. To znaczy, ja bym chciał, żeby zredukował liczbę ministerstw o połowę i z tych 100 wiceministrów, żeby została też połowa i wtedy mogliby zarabiać więcej w ramach tego samego budżetu, a może mniejszego, prawda? Tylko panie redaktorze, ja słyszałem we wrześniu 2016 roku słowa pana premiera, który mówił, że będzie ograniczał tą administrację rządową, centralną, tak? W tym czasie, w ciągu dwóch lat powołano 15 nowych instytucji, prawda? W których się obsadza znajomych, członków partii i tak dalej. No więc jaka tutaj redukcja, tak? Ale, prawda, no, witamy te zapowiedzi z życzliwością i nadzieją. Opozycja podzieliła się w sprawie tego, co dzieje się wokół Krajowej Rady Sądownictwa. Nowoczesna, Platforma, PSL nie wystawiły swoich kandydatów. Natomiast Kukiz 15 swoich kandydatów wydelegował, żeby te 6 ustawowo przeznaczonych dla opozycji miejsc objęli. Skąd ta różnica w podejściu do nowego sposobu wyłaniania członków KRS? Dlatego, że nam jest daleko od partii rządzącej, natomiast my jesteśmy ugrupowaniem propaństwowym i nie przyłożymy nigdy ręki do bojkotowania, do paraliżowania instytucji państwa. Tutaj chodzi o to, żeby coś się zmieniło w końcu w wymiarze sprawiedliwości. Nie liczmy na to, że to wiele da nowa Krajowa Rada Sądownictwa. My wyjdziemy ze swoim projektem już wkrótce powołania sędziów pokoju, bo to naprawdę by przyspieszyło postępowania sądowe, to byliby sędziowie wybierani, rozliczani przez obywateli bezpośrednio, orzekający według uproszczonej procedury. No ja też kiedyś mówiłem o tym, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zdaje się jest poparcie także dla tego pomysłu, ale jest spór i tutaj dopytam, czy w takim razie ten spór może został przez ekspertów od prawa konstytucyjnego rozstrzygnięty. Czy trzeba zmieniać konstytucję, czy nie trzeba? Czy można w ramach obowiązującego prawa sędziów pokoju wprowadzić? Według naszego projektu, naszych założeń znajdujemy taką drogę, że można na gruncie obecnej konstytucji. My nie chcemy łamać konstytucji, broń Boże.
Natomiast mnie bardziej cieszy to, że rysuje się dużo szersze poparcie. To znaczy, z jednej strony Ministerstwo Sprawiedliwości, pan prezydent się wypowiedział pozytywnie o sędziach pokoju, z drugiej strony również Stowarzyszenie Sędziów Justicja i Platforma Obywatelska też się wypowiadała. Także może uda się w końcu przeprowadzić cywilizowaną debatę na temat tego, jak przyspieszyć postępowania sądowe, odkorkować to sądownictwo, dlatego że Polacy tego oczekują. Taki właśnie pewien bym nie był, bo przypominam sobie na przykład, że najbardziej sprawnym organem w Sejmie to jest parlament. Parlamentarna grupa, która się zajmuje prawami zwierząt i ona bardzo zgodnie pracuje i zawsze jest zgoda wszystkich partii co do zaostrzania prawa i nigdy się tego prawa nie udaje zmienić. Ale to tak na marginesie. Nie, oczywiście trzymam kciuki za to, żeby sędziów pokoju udało się wprowadzić, ale skoro mówimy o prezydencie, to znaczy ja też trzymam podobnie jak pan kciuki za każde rozwiązanie, które naprawi polski system sprawiedliwości. Skoro mówimy o prezydencie, panie redaktorze, to może powiedzmy o tym, że sytuacja jest bardzo napięta międzynarodowo, bo okazuje się podobno, że Amerykanie wprowadzili sankcje wobec Polski. To znaczy, że nie będzie... Powołuje się pan tutaj na tekst dzisiejszy z portalu Onet. Redaktorów Stankiewicza i Gajcego, którzy twierdzą, że jest wprowadzony zakaz spotkań z najwyższymi przedstawicielami Stanów Zjednoczonych dla prezydenta i premiera. Znaczy jeżeli to byłaby prawda, powtarzam, jeżeli, to jest bardzo poważna sprawa, bo to może grozić wręcz bezpieczeństwu Polski. 4 dni temu pojawiła się taka sugestia w dzienniku Gazecie Prawnej, że będzie, jak cytuję z pamięci, utrudnione organizowanie spotkań przedstawicieli polskich władz z najwyższymi politykami amerykańskiej administracji i że tutaj właśnie kwestią sporną jest nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Tak, i teraz tak, ja jestem otwarty na zmiany w ustawie o IPN, ale z drugiej strony nie zgadzam się, żeby żadne państwo, powtarzam, żadne państwo, choćby najpotężniejsze, dyktowało Polsce, co ona ma stanowić w swoim prawie, tak? Z drugiej strony rząd zachował się bardzo nieprofesjonalnie przy ustawie o IPN. Dowiedzieliśmy się, że nie było komunikacji między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Sprawiedliwości, że były notatki mówiące o tym, że będzie bardzo ostra reakcja Amerykanów, jeżeli Sejm uchwali tą ustawę. I teraz tak zwana... No jak wyjść z tego teraz? Trzeba spokojnie, rzetelnie porozmawiać o zmianach w ustawie o IPN. Kukiz 15 ma pewne pomysły, natomiast czekamy spokojnie na to, co powie Trybunał Konstytucyjny. Natomiast na pewno powinny polecieć głowy w rządzie. I to błyskawicznie. Tych, którzy doprowadzili do tego, że nie było tej wymiany informacji. No to jest po prostu typowa Polska resortowa. Polska resortowa znaczy brak wymiany informacji między poszczególnymi ministrami. Wybory samorządowe najprawdopodobniej 4 listopada, tak mówi profesor Hermeliński, szef Państwowej Komisji Wyborczej. Czy wtedy też referendum konstytucyjne powinno się odbyć, czy powinniśmy dwa razy pójść w listopadzie głosować? Raz, tak jak chciałby pan prezydent. Nie, powinniśmy absolutnie pójść tego samego dnia. To jest i oszczędność pieniędzy i to jest gwarancja wyższej frekwencji, prawda, której zazwyczaj przy referendach niestety brakuje. No ale przypomnę, na wniosek oficjalny pana prezydenta do Senatu o rozpisanie referendum cały czas jeszcze czekamy. Tymczasem gościem Sygnału w Dniach Radiowej Jedynki był Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z ramienia klubu Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu życzę. 27 po 7. Była to rozmowa dnia.